Dwa jajeczka plus alkohol równa się apteczka. No siema, witajcie wszyscy, jestem Adiplay, no i rozgrywka jest oczywiście Krzy Dying Light wraz z Papezem, który powinien już się tam przywitać, zresztą powiedz to. Dzień dobry. Dzień dobry. Drugie podejście do nagrania gry. Drugi raz zaczynaliśmy grę od nowa. Serio, to już jest totalna masakra, ponieważ gra no, miała trochę takie problemy, że nie mogliśmy od razu do siebie dołączyć. Jeszcze były problemy z dźwiękiem, ponieważ w pierwszym podejściu Paneza nie było słychać w ogóle podczas nagrywania gry. Także jedziemy z tym koksem, jedziemy pogadać z Spike'em, ze Spike'em. Także nie ma strachu. Takie miejscami, znaczy się momentami, zresztą sami widzicie jak uderzam zombie, to są takie ścinki. O, jakieś no, czasami. Są ścinki, ale da się żyć. Nagrywamy z kamerką, nawet nowością dla was. Co byś też pan jest trochę pogadał, coś tam powiedział na temat samego Dying Light'a. No nie wiem, nie mam co powiedzieć. Pewno? Na pewno. Mieliśmy właśnie takie... Ale to nic. Że nagrywałem programem... Mój głos jest nagrywany programem Audacity, tak? Program, w którym bardzo dobrze się obrabia dźwięk i tym podobne. Zaś Panes nagrywany był programem Action i niestety program Action podczas obróbki nie wyłapał dźwięku Paneza, głosu Paneza. Nie wiem dlaczego. Dla mnie jest to w ogóle jakieś, abstrahując, dziwne. I dlatego zaczęliśmy od nowa. Gram teraz na trybie okienkowym, ponieważ no właśnie zaczął nagrywać program głos Paneza, odkąd wyłączyłem full screena. I teraz fajnie się gra, mimo że jest na małym ekranie, to fajnie mi się gra. Idziemy teraz do kamery ze Spike'iem. Przeszliśmy też... Na początek świetnie się spisałeś. To pomijamy, to jest jak niepotrzebne, a czemu się nie da. Ona sta, nie, ty możesz. Latarkę, nie. Przechodzimy grę od bodajże 0%, przeszliśmy tylko pułapki. Przeszedł Pana z pułapki, ja już miałem 7% gry. Dlaczego nie przechodzimy od początku? Oczywiście tylko dlatego, bo nie można razem grać, dopóki się nie przejdzie misji z pułapkami. Także przeszedł tą misję i gramy właśnie od tego momentu, gdzie trzeba pogadać ze Spike'iem. No i teraz musimy zameldować GRE o spotkaniu. Przywódcą wieży. Wow. Fajnie. Dobra, są takie właśnie też Znowu będziemy mieli problem z wejściem. No, fajnie są takie podpowiedzi, szczerze mówiąc, na temat... Nie, nie mam problemu z wejściem. Ty masz problem, dziecko, z wejściem? Nie wiem. Fajne są takie podpowiedzi, bo w niektórych grach w ogóle tych podpowiedzi nie ma, szczerze mówiąc. Tu niestety nie można pomijać naszej... Ukraina. Rozmowy z GRE. Możliwe, także ciekawe, dlaczego ten świat się robi taki szary. No bo to jest pewnie jakiś motyw. Nie wiem co, ale jakiś motyw jest. Aha. Szybko. Teraz pójdziemy do... spotkać się z Rekenem w wieży. Jej! Dobra, nie tego, bo to także sobie może sam przeczytać. Sami widzicie, gram na bardzo niskich ustawieniach graficznych, to tylko ze względu na to, ponieważ bardzo, bardzo mało FPS-ów miała ta gra. Gdy nagrywaliśmy, gdy próbowałem nagrywać tak dla testów Dying Light'a, to były jakieś 15 FPS-ów, jak grałem na średnich i wysokich. U średnich i wysokie praktycznie niczym się od siebie nie różnią. Także na wysokich było takie 13 FPS-ów, na średnich było 15. Teraz fajnie się gra, wygląda mi pisze, to, że jest 30 FPS-ów. Także Jace bardzo fajnie mi się nagrywa. Sympatycznie. W końcu nadarza się okazja spotkania się z Brekenem twarzą w twarz. Dojdziemy do ilu procent? 7, 8? Dojdziemy 6? Do 7%, ale to było w poprzednim podejściu do filmu. No okej. Okay. I ja się o, modlę, Jezu, teraz tak. Się modlę w tym momencie, żeby... Proszę, żeby nagrał się głos. Twój.
bo mój się nagrywa na 100%. Ja tu mam kątem oka wgląd do Audacity, ja widzę, że tu jest dźwięk nagrywany, są duże fale w tym. Także, znaczy, że coś tam... Co, po co się bawisz tym fleszem? Dziadko King Konga. Wchodź do mnie w łaźni. Dobra, pomijamy to. Filmy w momencie fajne są, ale niezbyt mnie ciekawią, aż tak, gdy się je ogląda już po raz któryś. I nie są, no, znowu, pomagają. Nie są już takie pomocy. Nie pomagają aż tak. Chyba nikt już nie ma. Aha. Jak zaczęła się epidemia. Znowu oczy kobry! Ona ma takie oczy kobry, zauważyłem, że wszyscy mają takie oczy, gdy palą. O, to właśnie. Prawda. Skąd? Co mogę dla ciebie zrobić? Na mieście jest jest za kamina! Miałem włożyć kaptur na początku. Jego żeby widzieli mnie bez kaptura. I on co miesiąc przychodził po jej. Dobra, i gra. Kobieta nie żyje od 2 lat. Ale dopiero jak się ją pójdzie. No czego tego nie robisz szybciej? Nie wiem. Wierzę. Idzie. Dobra, czekaj, kurde, bo już zapomniałem co się dzieje. Dwa po... Dwa pochodzę! Siedem! Zaczynamy serię od soboty, kolejny wtorek będzie w środę. Co ty gada? Kolejny wtorek będzie w środę. Kolejny odcinek będzie we wtorek. Jade pokaże mi co jest. Kolejny wtorek będzie w środę. Także czekamy do wtorku na kolejny odcinek, aż będzie odcinek. Ej, co się stało? Czego ty byłeś szybciej ode mnie? Ja zawsze miałem szybciej. Aha. A ja czarny. Zelda, musimy się skontaktować z GRE podczas wieczoru! Z Grom mamy się skontaktować. Nie ta wieża, ja pi... Nie! To nie ta wieża! Ha, byłem szybciej. Taka jasna muszka. Nie! Co? Fak, zaraz mi tu przyjdą. Jazda, moja. Szybszy byłem. No i znowu wyżej weszłem. Jaki ty? On ma jakiegoś... pecha. A fajnie, a jestem, poszłem na górę. Ja jestem przy barierkach, jestem bardziej bezpieczny od ciebie. Okay. W wieży nazywa się Brecken. Moim głównym podejrzanym jest pewien lokalny watażka. Bo jest Beckiem. Magazynuje antyzynę i zdziera z każdego, kto chce choć trochę kupić. Teraz mam dla nich zdobyć antyzynę ze zrzutu. Jeśli mi się nie uda... Rozmuszeni to innego. By się zaśpiewać. Kontynuuj misję, a my się w tym czasie zastanowimy. Dlaczego mnie to szuka? Dlaczego tego się nie da przeminąć? Trochę dziwne. Dobra, wysłuchaliśmy bredniowych z majówek. Bredni w majówek. Chodźmy się przespać lepiej, bo tu jest już noc. No, bo ja idę. Lubię w nocy chodzić, no tak jak rok, ja... To jest godzina 19.30. Ja nie nazywam się Remigiusz już Maciaszek, ja się nagrywam się sobą. Już 3 miesiące. Ty się nagrywasz. Brawo. Teraz nie można spać. To mówię, że to jest nocna misja. Przecież tu będziemy z... To nie jest znowu rzut. Mamy... To jest rzut? Rzut w kotlecie. Kyriele Leyson. Rzut w kotlecie mamy znaleźć, no znowu. No w kotlecie. W kotlecie mamy znaleźć rzut. Śmiech. Jak. Bardzo śmiesz. Czego ty się bijesz? Nie, to zombie bije kogoś. To ja idę mu pomóc. Będę miał kasę. Ile ci da 2 złote? Powiedz! Ile ci da 2 złote? Ej, no ty nie bijesz! Ja ci pomagam, a ty nie bijesz? No bo to jest oszust! Nie dawaj się takich... Ty, czego się dzień zrobił? Bo zabiłem zombiaka. Fajnie. Dzięki. Dzięki za gotówkę. Mount Everest niby. Siedzimy w tym razem. Blokowane osiągnięcie. Dlatego, że gramy na tym.
Ale przeskoczyłam. Ja już tego. Ja już jestem blisko zrzutu. A nie można tam. Tym razem nie będziemy się z tymi kołami bić. Czego się zbagowałem znowu? Po raz kolejny. Znowu? Podczas wędrówki po kontynentach. Czekaj, otworzę tu moim wytrychem pięknym. Za pierwszym razem jestem hardkorowy. Jest! Jaki mam lagi teraz, ulol. To ma lagi w takiej grze. A ja mam lagi teraz. Wywalimy jedną broń, rurkę wodociągową bodaj, że ona jest słaba. Ja mam trzeci level zwinności i piąty level siły. Chciałbym wiedzieć, co ja podniosłem i co to jest. A 12 level tego przetrwania. Krótki, prosty nóż? A to jest słabe. 30 chyba obrażeń zadaje, czy 28. O kurde! Taki lepszy niż nic. Jade, zbliżam się do strefy zrzutów. O Boże, że ja wygląda jak... Counter-Strike Global Offensive. Co jest w środku. Zastanawiam się nad kupnem tego na Steamie. W końcu ta gra jest tylko na Steama oczywiście, co nie? Będziemy grali może i otwierali paki. Ja to już daje bardzo dużą zabawę i z tego co widzę, to ludzie najchętniej na YouTube właśnie oglądają otwieranie paczek w Global Offensive. No tak mi radzą koledzy, żebym w końcu nagrał może CS-a, nie takie nudne flaki z olejem, ale ja to zrobię dopiero po tym, jak nagram Dying Light'a. Ja się teraz nie będę napinał, a dam chwilę. No Patryk zajął mi moje miejsce, ty. Dopiero mnie zjedzą. Będzie miał swoje ikę. A ja wjeżdżam. O, już chudo wjeżdżam. Jest! Znalazłem zrzut w kotlecie. Czekam na ciebie w kotlecie. Szymon B. O, jestem! Jest! Jesteśmy w kotlecie. A tu nic nie ma. Nie, kotlet zniknął. Oczywiście. Nie będzie nic. Ile skabowego. Ile ci zrzuci, zrzucą dwie paki. O matko, jaki mały. Nagrywamy, aż przyniesiemy paczki do tego. Wylądowały niestety gdzie indziej. Niedaleko. Zgarnij je, zanim zrobi to przyjdzie. Dobra. Przenieść to. Całą bancję. Ej, patrz, co tu jest. Ej, tu jest ten pan taki brzydki. Zapomniałem o nim. Ten taki, co zjadli go. O Jezus. No nie pamiętasz ten, kurde, ten pan co tu zginął. A ja miałem ten dziennik, widziałem. Nie. Coś wybuchło. Bo ja rozwaliłem beczkę. Fajnie. Jest! Młotek! Co? Chyba młotek, nie wiem co to za młotek. Dobra, pół przetrwania mi było, nie widziałem. Pakowacz. Nie. Pakowacza mam mało, bardzo miejsca. Nie wejdę tam. Nie zdobędę dzielnicę. O, wiem. Młotek stolarski, to mi się przyda. Za rurę dam. Będę szpanował młotkiem stolarskim. No. Młotek stolarski głupi. Mi się podoba. Bo jest fajnie. Naprawię tą. Wolę ślepkę. Choć może oczyścimy tutaj ten domek, pójdziemy po zrzut i będziemy na daną chwilę kończyli. Ja idę tutaj zrobić nam bezpieczną strefę. O, zwinność! Czekaj, zwinność nam. Rzut-dżudo. Ja idę tu bezpieczną strefę zrobić. Dobra, spróbuję rzut-dżudo, bo jeszcze nigdy nie miałem. Siema, rzut! Czeko! Ty rozwaliłeś beczkę i wirale tylko na mnie lecą. O Jezus. Jeszcze. Czego twierdzisz, że ja to zrobiłem? Bo rozwaliłeś! Ja! Ale... Uwaga, bo wirale będą lecieć. Wow, właśnie jeden do mnie idzie. Skoczy, minąłem. Dam się założyć. Oczywiście.
Jeden tu się wsi... Siema, mama. Ujadźcie książkę, jakiś pan. Ja otwieram. Jeden tu się chce wspiąć. O, jest tu. Viral. Już go... Gdzie on jest? Bezpieczna strefa, lul! Ej, ja chcę zobaczyć judo. Jak on wygląda. Co? Rzut judo, bo nigdy nie widziałem. Teraz, mama, proszę cię, no! Nie, nie chcę! Mama... Jaka ona jest normalnie? Jezu! Super! Co? Musi... Wchodzisz, proszę, niebo nagrywam, no niebo nagrywam, no proszę, mama! I przy... jak zwykle musiała się zacząć. Jajko, ja chcę rzut judo zobaczyć! A ja wiesz co? Ej, ten rzut judo nie działa! Rzut judo! Rzut! Ej, ale ten rzut... A, matko, to viral jest! Byłbyś taki miły i mi odregenerował życie, bo mam bardzo mało. Chcę zobaczyć, czy... Ej, ale jak ten judo zrobił? Mówię, no ma ten jak jest okej. Okay. Jak robić judo? Teczka mi coś daje. Uzdrawiam. Mi pisze tak. Bo to apteczka droga jest. Wykorzyj rozpęd atakując wrog. Ale cegła to i tak fajna rzecz. O nie. Ja tam nie idę, bo to są szuści. Ała! Już wiem. Jade, ludzie Raisa mnie uprzedzili. Dobra, to idziemy na inny zrzut. Dobra, zostaw to już. Znajdź drugi zrzut. Kieruj się na tym skarbie. Chodź, idziemy na wybrzeże. Skrzynia powinna być w pobliżu. Jaki to? Bum! Co? Może być latarek używał. Po co na zombie tak nie działa? No ja nie mogę wyjść. Ono działa tylko na viral. Nie, na virale nie też chyba. Wiem, że działa na koszmary. Na i na koszmary. Na virale i na te. Koszmary! Już prawie tam jestem, uda mi się. Skopię go z dachu. Nie ma? I nie ma głowy. Ha, wiedziałem. Dobra. Mam już. Nie ma się. O Jezu, zbada. Zombie, weź mnie, nie strasz. Bo się zesram. Już piąty raz się zesram zaraz. Po tym twoim, tak powiem, słowie, które brzmi, chyba się zaraz zesram. To miało sens. Jest rzut. O Jezus, jak spadłem do ognia. Prosto do ognia spadłem. Parek im głowy używam, pas. Już nie ma głowy. Ten też. Bum, nie ma głowy. Aaaa! Ej, ginę! Przechopę! Otwieramy! Dobra! A, wiem, dlaczego sobie nie miałem, bo to jest zombie wielki, jak O Jezus Maria! Koszmar! A ty co myślałeś? Ale nie spodziewałem się, że one tak z góry skoczą na w tej misji. Nie zgubią, patrz! Ciebie zgubią? No! Zgubiły mnie! Zgubiły mnie! Mi się sprint skończył. Zabiły mnie. Nie, no i teraz wiesz, uciekałem. Już by...
bo oni mnie kilka wirali. Znaczy nie wirali, tylko koszmarów. Kurde, piłem i włączałem, czekaj. Piłem motorową włączali. To nie do mnie przyjdzie i mnie zabiję. W ostatnim momencie zawsze i wszędzie. Słyszysz, jak tego mi piła wali. Co wali? O Jezus. Piła? O co to jest? Jaka piła? Szybciej jestem w środku. O, piła motorowa! Słyszysz? Nie. Czekam, ja przywirala. Dawno nie słyszysz. Nie będzie. Czekaj, ja tu widzę wirala. Ale ja zabijam tych zombiaczków. Sorry, że tak zabijam, ale... Ale co, jak spasuje zabijaj, zdobyć? Tylko chodź kończyć odcinek. Przytrzymaj B. Nie. Chcę sam dotrzeć, żeby jak pochodzisz trochę dostać. No przytrzymaj to B, please. Czekaj, ja se... Ale tu jestem, tylko chcę... Wirala! O, headshot! Jezus, jak to... Przytrzymaj to B, no! Czekaj, bo zabiłem tego koszmara, chciałem zabić od pleców. Koszmara chciałem z pleców zabić. Idę sobie sama, no! Przedzimy do blizę. Sobie się badę. Siema do bumajkę zdrową. Dobra, jesteśmy w wieży. Tu będziemy kończyli odcinek, no. Teraz wiem, co czuł Brecken po całym... Siekiera, motyka, Ewa, do pracy, na razie, cześć wszystkim, yo!